lekarstwa. I to przecież trwa do dzisiaj. Przecież medycy jako grupa zawodowa nie wyszli obronną ręką z PRL-u. I zważywszy fakt, że ledwo odpuściła tamta komuna, to nastała eurokomuna i kołchoz teraz jest budowany od drugiej strony. I przecież medycy w Polsce już nie składają żadnej przysięgi Hipokratesa, bo to było jakieś tam niedzisiejsze, tradycyjne i anachroniczne. A nie, no dobrze, ale nie mają przysięgi Hipokratesa, tylko już jakieś tam zuchowe przyrzeczenie składają, tak? Sumienie, no, człowiek. No tak, ale to słyszy ojciec w moim firmie takiego lekarza, który o tych zarodkach, które tam wsadza do tych termosów w Białymstoku, mówi, no przecież nikt tego nie wyrzuci, bo nie ma legislacji, nie ma prawa w Polsce. Czyli on, bo to byłoby nieetyczne, bo nie ma prawa. Czyli on jemu podpowiada, co jest etyczne, a co nie. Prawo. Prawo, no a tak, a teraz to było, prawo, to prawo, no czytam tę dzisiejszą gazetę, prawda, wydawaną tam przez, redagowaną przez Gwiazdę Śmierci Przyczerskiej w Warszawie i w tej gazecie dzisiaj jest o tym, jak to, gdzie, na Litwie zdaje się, tak, że 46. Że ten reakcyjny kler, reakcyjny episkopat litewski, że coś mu się tam nie podoba w tym prawie, które miałoby legalizować procedurę in vitro. Czyli ta wojna trwa i ten temat zostanie odgrzany. Może po wyborach, może teraz się przyczaili, może teraz tutaj pojadą troszkę po kibicach, ale tamten temat wróci. I teraz powiedzmy to wyraźnie. Ja w moim filmie... Powiedzieć, że tak, że pan uważa, że kiedykolwiek będziemy podnosili głowę i będziemy mówili prawdę chociażby o tym, jak my dzisiaj... Nie wiem, patrzymy, czym jest eugenika, tak, bo pan to dosyć poszerza, to nie tylko usuwanie, ale dzisiaj idziemy dalej, tak, aborcja, eutanazja. Selekcjonowanie ludzi. Selekcjonowanie ludzi, tak? Bo władza ludowa będzie, decyduje... Jeżeli będziemy podnosili głowę, to będziemy naznaczani, będziemy cały czas gdzieś tam przywoływani do porządku. No tak, no do kąta. No do kąta. Reakcyjni katolicy, prawda, nie idą z postępem, nie idą z postępem. Moment selekcji, to jest ważne. Ja w moim filmie, jeżeli jesteśmy reakcyjni, to ktoś nas zauważa, a normalnie jesteśmy pomijani, nie ma nas, tak? Ja w moim filmie nie opowiadam... Jeżeli jesteśmy prześladowani, nikt się nie upomni, tak? A reakcyjni... Do kąta. Ja nie opowiadam o in vitro w ogóle, bo to jest przecież temat rzeka i to jest bardzo, na pewno zasługuje na wiele filmów i wiele tomów naukowych. Ja wydobywam z całej procedury in vitro w moim filmie tylko jeden moment, moment selekcji. Moment, w którym pochyla się pan doktor Miły nad takim szkiełkiem i mówi, państwo przechodzicie do następnego etapu, idola, a państwu już podziękujemy. Proszę nie dzwonić do nas, my zadzwonimy do was. Na razie tutaj was schowamy do termosa, a potem może wylejemy do zlewu. Ten moment pokazuje, moment selekcji. Moment selekcji, więc jeśli ktoś kwestionuje fakty, no to właśnie niechże się dowie, że tego, że ten moment w procedurze in vitro następuje, tego nie neguje nikt w ten proceder zaangażowany i nie negują naukowcy z tytułami profesorskimi notabene, którzy się między innymi w moim filmie wypowiadają. No i teraz dlaczego... Można powiedzieć, że to nie minęło, że to żyje, że to trwa, że ta straszna filozofia, jak mówi pan O'Brien w moim filmie, szatańska, satanistyczna w istocie filozofia, która tworzy grunt dla tego typu projektów naukowych i praktyki prawnej i medycznej. Dlaczego ona żyje? Po czym możemy to poznać? Otóż proszę zwrócić uwagę, parę dni temu zgodził się Senat naszego post-PRL-u na to, żeby były gromadzone dane dotyczące postępów w nauce i rozwoju psychofizycznym wszystkich dzieci w naszym kraju. Te dane mają być gromadzone, mają nie być zastrzeżone dla rodziców, cioci, wujka i pana nauczyciela z dyrektorem w pokoju nauczycielskim. Nie, one mają być wyjęte ze szkoły i podniesione na poziom urzędniczy wyższy i
I co z tymi danymi będzie? No ktoś kiedyś przyjdzie i powie, no tutaj chłopiec miał do szkoły pod górkę, no to na początek nie damy mu kredytu, bo on nie rokuje, tak? Bo on jest albo właśnie tam, no nie jest śliczny jak Ken i Barbie i w ogóle może nie ma tego IQ takiego. Czy to idzie w tym kierunku? No ale to już tak jest, że kiedy się ubiega zwykły śmiertelnik o kredyt w jakimś banku, no to musi tam różne rzeczy napisać, bo bank musi wiedzieć, czy delikwent rokuje, tak? Czy pociągnie na tyle długo, żeby w zębach te pieniądze tam przynieść, prawda? Zwielokrotnioną sumę przez procenty. No więc skoro o to pytają dzisiaj, jak się kto czuje, no to jak będzie taka baza danych? Baza danych, w której będzie można sprawdzić wszystko o każdym. Wszystko o każdym. Właśnie jak mu szło? Od żłobka do nagrobka. Jak się czuł? Bo przecież jest inna baza danych. Jest baza danych centralna o usługach medycznych przez tamten system rzekomo bezpłatnej opieki zdrowotnej. Niewydolny, ale wszyscy ciężko łatwo na to płacą. Połączyć. Jest zbierane, są te dane. No to teraz połączyć jedno z drugim, z trzecim. Wszystko. Wszystko wielki brat potrzebuje o nas wiedzieć. I jeśli to połączymy z tym, że państwo nasze jest w istocie fasadą, bo nie zapewnia nam bezpieczeństwa. Nie zapewnia nam bezpieczeństwa, co się okazało właśnie w dniu... Nie ma na służbę zdrowia, nie ma na policję, tak? No tak, ale to się okazało właśnie w dniu 10 kwietnia ubiegłego roku wyraziście, tak? Że państwo nasze nie istnieje, gdyż nie było w stanie zabezpieczyć... Poważnie nie domaga. Poważnie, to jest... Ojciec to tak eleganckim takim eufemizmem. Wiele błędów w procedurach, tak? No dobrze, że nie zapewniło nasze państwo, nie zapewniło biologicznego przetrwania swojej głowie nawet. No to co myśleć o nas tutaj, w jednych żuczkach, prawda? Kto się o nas... No więc skoro nasze państwo nie zajmuje się naszym bezpieczeństwem, w związku z tym jesteśmy wydani na łup każdego i kogokolwiek. No więc skoro są takie bazy danych, to ktoś kiedyś do nich sięgnie, prawda? Nawet jeśli dzisiaj tym się będą zajmować wyłącznie ludzie o anielskich duszach i mający same dobre chęci, no to przecież codziennie słyszymy o tym, że ktoś z jakiejś bazy danych coś tam ukradł. A to z jakiejś bazy gier komputerowych, a to z bazy telefonicznej, prawda? Bo to tam jest potrzebne. To jest wszystko pieniędzy. No tak, no pieniądze grają rolę. O tym w filmie też jest mowa. Bo potrzebna jest, żeby się stało nieszczęście na prawdziwie globalną, totalną skalę. To nie wystarczy tylko szalony naukowiec, doktor Frankenstein, tak? Póki pan doktor Frankenstein działa w pojedynkę, no to tam w piwnicy sobie szyje tego potwora z odpadków wyciągniętych z kubła, ale to będzie jeden potwór i katastrofa będzie miała skalę, powiedzmy, rodziny, kręgu bliskich, znajomych pana doktora Frankensteina. Jeśli natomiast pan doktor Frankenstein znajdzie jakiegoś człowieka interesu, który dostrzeże w tym fajny interes i zainwestuje w produkcję potworów, tak? Czy eliminację ludzi gorszych, mniej zdolnych, czasem tak? W filmach proponują super żołnierza jakiegoś. Ale to jeszcze jest mało. To jeszcze jest mało. Jest potrzebny trzeci rzezimieszek do tej szajki. Tym trzecim jest zawsze władza ludowa. Pan doktor Frankenstein z panem, powiedzmy, Rockefellerem, który finansował między innymi projekty badawcze, w których zafunkcjonował pan doktor Mengele z obozu w Auschwitz. To jest fakt, historyczny fakt. Otóż oni dwaj jeszcze nie spowodują nieszczęścia na skalę globalną. Muszą wciągnąć do swojej szajki władzę ludową, jakiegoś prezydenta, premiera, ministra, który podniesie ich zachciankę i ich filozofię, podniesie do rangi prawa państwowego. I zmusi wszystkich, żeby posyłali dzieci do tej samej szkoły, którą zawiaduje ta sama pani minister, na przykład do tego zmusi. Bez władzy ludowej, a zatem bez komuny, bez socjalizmu, nieszczęście nie będzie totalne. Czyli może my się możemy opierać, nam to może, prawda, może być tu strajk, tam się ktoś może, a prawo jednak idzie cały czas jak... Ale my mamy, proszę ojca, my mamy, na szczęście, to jest dobra wiadomość, bo to tak co, można by pomyśleć... Dobrze, że jakaś jest dobra wiadomość. Jest dobra wiadomość, bo to właśnie tak można by pomyśleć, że siła złego na jednego i że w związku z tym... Patowy jesteśmy... Ostatni gasi światło, wychodzimy, bo walka z przeważającymi siłami nie może się powieść. Otóż my mamy Wunderwaffe.
mamy cudowną broń, bo mamy ten skromny, niepozorny, niewidoczny, nierzucający się w oczy generator przestrzeni bezpieczeństwa. Jakim jest Kościół katolicki? Właśnie jak w tej Polsce przed wojną. Jesteśmy dziećmi Kościoła. To jest... To obyśmy, na razie... Żebyśmy nie zapominali. Prawda, w piśmie to jest napisane, że na razie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale kim będzie, to się okaże. Pan jest ochrzczony. Tak jest. Jest pan dzieckiem. Chwała Bogu. Bożym i... Tak, ale jest... Ale pisze apostoł przecież, że na razie jesteśmy dziećmi Bożymi, a kim będziemy, to się dopiero... To się okaże, więc to jest proszę Ojca... Ale to Pan ale musi to jest... nad tym pracować, właśnie. Ja muszę pracować, no. Więc żebyśmy... Ale tak chciałem dopowiedzieć jeszcze, że właśnie przed wojną, jak mówię, nie było żadnej akcji. Tylko i aż ludzie żyli na tyle, byli ich sumienia, były ukształtowane, wychowane przez Kościół, że jakoś tego nie kupili. Może nawet nie mieli argumentacji błyskotliwej, która by przeciwko tym mądrym zdaniom przez panów naukowców z panami politykami, oni dużo mądrych zdań. Na pewno ale... byli bliżej natury, patrzyli jakoś trzeźwo na świat otaczający. Dzisiaj może taką rolę, no to... może ta nasza rozmowa, czy wiele innych rozmów, wiele innych argumentów ma posłużyć ku temu, żebym nie wpadł, nie wiem, w jakiś lęk, tylko żebym uświadomił sobie... Otóż właśnie tej dobrej wiadomości, trzeba się z tego ucieszyć, z tej dobrej wiadomości, że póki Kościół katolicki jest tutaj w miarę bezpieczny, jak już tak możemy pogawędzić, no to w ogóle już jest luksus. Spojrzałem na zegarek. Prawda? Chciałbym zaprosić naszych widzów i słuchaczy, żeby też mieli możliwość rozmowy z naszym gościem. Zapraszamy serdecznie. Telefony do studia czynne są 56 657 00 11, 657 00 12, 657 00 13 i 657 00 14. Te dwa pierwsze, Polska Północna, Południowa i dla słuchaczy, widzów z zagranicy. Temat od Układu Wrocławskiego do dzisiejszej premiery Eugenika w imię postępu. Producentem jest pan Robert Kaczmarek, reżyserem pan Grzegorz Braun. Dzisiaj emisja była już w Telewizji Polskiej. To się jakoś stało? Wyście kogoś naciskali? Że tak pan powiedział, że to pół roku, ale może za pół roku. No, za chwilę, bo mamy słuchacza czy widza. Proszę bardzo.